Siema, jestem Bizona, ja to jest God of War. Ja w ogóle mam na sobie pancerz Tyra w pełni ulepszony, z jakimiś takimi kamieniami w sobie, które, no nie wiem, nie są jakieś niesamowite. Ja idę otwierać portal, żeby skorzystać z przejścia, tylko jeszcze nie może się tam udać? Czemu? O, tutaj! Proszę bardzo, świat między światami. Dobra. Jeśli chcesz nas wszystkich puścić w otchłań, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. O Boże. To twój pomysł. Szukamy własnej ścieżki, nie? Bzdura. Ja skaczę. Stąd ty przeszedł dalej, a kamień jedności go ochronił. Chodź, synu, jedziemy. Gotowy. Panowie, jeśli to koniec, było miło. Więcej wiary, głowo. To powinna być ta słynna muzyka. Z memu z Kratosem. Myślałem, że tu będzie most! Ach, jak mogę mieć takie mdłości bez żołądka? Przestań, to było świetne! Spójrz! Wieża! Wiedziałem, że coś tu będzie! Coś takie... Jak ukryć coś, co istnieje we wszystkich światach? Przesunąć to w przestrzeń pomiędzy światami. Ter był zmyślny. Dokładnie, ty też bym tak zrobił. Niemożliwe. Przecież nie idzie się przez Vanaheim, żeby dotrzeć na szczyt Midgardu. Jak mamy jej użyć? Sugeruję zajrzeć do środka, ale zachowaj ostrożność. Wyzwania Tyra nie są tak proste, na jakie wyglądają. Aha, wyzwania Tyra, super. No dobra, to wbijamy, no nie ma czego tutaj szukać. Jakieś skrzynki ze srebrem, czy co? Tam jest w ogóle HP, a tu jest szał. No to cóż, będzie trzeba pewnie walczyć. Jak już mam w ogóle dostęp do mapy tutaj, to sobie bym zobaczył. Tak wygląda Alfheim, tak wygląda Helheim, tak wygląda Maspelheim, a tak wygląda Niflheim? No, wygląda jak mapa, nie i tyle. Postument. A, użyj kamienia jedności, dobra, dawaj. Lecimy, kur, nie ma co się zatrzymywać. Trzeba pędzić przez... O nie! Pochłonął kamień! Wieża. Aha. Wchłania energię kamienia. Coś się dzieje! Rusza się? Rusza się! Wie, co ma robić. Kamień wypełnił swój cel. Tak działa zaklęcie Tyra. Abyś miał rację. Co stanie się teraz? Nie wiem, bracie, ale po tym locie najgorsze mamy już za sobą. Zapewne okaże się, że... Wow! Dobra, dobra, lecimy. O kurde, rzucił się mimo wszystko na mnie? Okej, no to przerąbane. Dawaj. Oho. Zabiją mnie i tak kurde mocarnie mnie zabiją. O mój Boże. Chyba tego wyzwania Tyra to ja nie chciałem nigdy w życiu robić. Dawaj, wszyscy, wszyscy. O! Szybko! O kurde, umarłem. No to dziękuję bardzo. Nie będę używał szału. Po prostu zginę i tyle. Spróbuję pozałatwić ile się da, a resztę no cóż. Trzeba uciekać, uciekać mi stąd, kurde dranie. La 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 la. Haha! Hiu! Bum! I bum! Czasem udaje mi się skorzystać z tego, a czasem po prostu nie. Ha, ha, ha. No i to jest to, panowie. Uwaga! No to patrz. Bum! I teraz po prostu będę strzelał, gdzie się da. Strzelaj, 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 strzelaj we wszystkich! We wszystkich! Okej. Okay. Dobra, i teraz mam przerąbane. Ale może nie. Wiem, wiem, wiem. Kurde, przestańcie mnie nawalać, gnojki. Zakichane. Dobra, zmieniaj, zmieniaj, zmieniaj. Dobra. Dobra, 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 dookoła, kurde. Ciu. Synu, możesz powiedzieć, że nie ma już nikogo? Bum, bum, bum. Co? O ty kurde frajerze. Ła, ła, ła. Udało się, żyje skurczybyki. Żyje po prostu. Jeszcze żyje. O, o. O. Nie dam się, rozumiecie? Nie dam się. Nie tym razem. O, dookoła, dookoła, rozumiesz?
dookoła. Boom! Leżeć. Uch. Rozwaliłem ich perfekcyjnie. Dziękuję, do widzenia. Dobra, dobra, spokojnie. Nie jestem Kratos, uspokoję się. Pomioty wybuchają w chwili śmierci. Możemy to wykorzystać, żeby pozbyć się bliskich wrogów. Aha! O, wygląda na Alfheim. O Boże, no dobra. Chodź. Boom. Może byś mnie trafił, kolego? No chodź. Łup, łup. Dobra, muszę pamiętać, żeby robić go inaczej. Utupu! A masz utupu! Jak tam się bawisz teraz? A jeszcze tak! Bam! A, za późno, źle zrobiłem to. Wow! Haha! Pio! Oho, więcej tych? Świetnie! No to kurde kiepsko! Dawaj! Nie dało to za dużo, ale zaraz, okej. Okay. Uciekaj! Kratos! Oho, następny, z którymi przegram. Jest taka szansa, gdziekolwiek byś nie był, frajerze, że cię znajdę moim pien... Oho, przyszli jeszcze tamci. Świetnie. Dobra, trzymaj, trzymaj! A, kurde, i tak dostałem. Dawaj, dawaj. Okej. Okay. Boom, boom! Pomaga? O kurde, za późno, za późno! O kurde, a Boże, wbiegam w kamienie. A Boże, wybuchające dziadostwo. A bida, bida, bida z nędzą. Wyrwam ich język. Można się z nim bawić. Ła, dawaj. Dobra. Nie to chciałem zrobić, ale w sumie może i chciałem. To jest dobre pytanie. Co chciałem i gdzie chciałem? Dawaj. Nie wiem, trafię cokolwiek? Nie, nic nie trafiłem. Ale teraz może trafię. Dawaj. Bum, bum i bum. Cokolwiek? Nie? Z prawej burty? Back burty? Front burty? I burty burty? Muszę uważać, gdzie jest jakieś leczenie, proszę. Wow! Czekaj, kurde, zaraz mnie zabiją. To chyba musiał użyć tego, nie szarży, tylko czegoś innego. No kurde, tutaj też coś było? Dobra, czas się kurde zamienić, bo inaczej zginę marnie, chodź. Aha, no tak. Dobra, cokolwiek. Marnuję. No i przeszkadzają mi pociski. O, jeden przynajmniej, żeby było mi łatwiej. Dawaj. Dawaj. Bum, bum. Dobra, załatwiony. To było kurde do przewidzenia. Bum. I teraz chodź. Gdzie on jest? Blokuj to, blokuj. Próbuj. Uwaga. Dawaj! Kurde, czemu to mnie napierdziela? Czemu? Mam tarczy do jasnej ciasnej. Zaczynam się denerwować. Dobra, chodź. No i co teraz? No i co teraz, co? Latający kurde komarze. Tak mnie irytujesz, jak komar. Tylko taki bardziej irytujący, afrykański, kurde włoski i jeszcze nie wiadomo jaki. Gdzie on jest? No gdzie on jest? Serio? Uciekł mi? I marnuje po prostu czas? O Boże, no oczywiście, że tak. Ucieknie mi, oczywiście. Jak być bardziej irytującym przeciwnikiem? Da się? Oczywiście, że się da. To już po prostu widzę moją walkę z walkiriami. Dawaj, kurde, niszcz. Niszcz go. O! Dawaj, napierdzielaj. Nie blokuj wszystkiego. Aha. Wiesz co, Mimir, zaraz ci kurde wyrwę to oko. Dawaj, cokolwiek. Widzę kompletnie nic, umarłem. Strzelaj do niego, strzelaj. Tu jest kurde naprawdę na wyciągnięcie ręki. Udało się. Ja pierdzielę. No było ciężko. Nie wiem. Aby by było łatwiej? O nie! Wróciliśmy do Hel? O rany, nadchodzą! O Boże. A cześć stary, co tam? Ale do ciebie od razu kurde załatwię, bo jesteś dosyć fajerski, ale zapewne jak ich tutaj przyjdzie 5000, to nie będzie tak ciekawie. Chodź. Dobra, dzięki. Teraz mnie ktoś zaatakuje, bo już widzę, że coś tam się tutaj zbliża do mnie. Okej, okay, udało się, podbiłem go. On jest chyba magiem, więc powinienem go łatwo rozwalić. Dawaj, leczenie. Dobra. Haha, oho, koksu. Dawaj, kurde.
Raż go? Aha, rażę go, ale mimo wszystko nadal potrafi zrobić unik. Znaczy, Boże, być zablokowanym. Nie umiem się wypowiedzieć. Dawaj. Aha, nic to nie robi mu. Okej. Okay. Wiem, widzę atak, widzę. O, chyba masz za krótkiego ataku runicznego. Dawaj, chodź. Koniec. Oczywiście, że nic mi to nie dało. Dobra. Na szczęście nimi teraz, może. W jakikolwiek sposób. Chyba tego słabszego bym fajnie dobił. Wiem. Okej. Okay. Dobra. Bim, bam, bom. Uciekaj. Aha. Uwaga. Bim, bam, bom. Dobra? Dawaj. O, idealnie. Haha. Dawaj. No dobra, z nimi było wiele łatwiej. Nie cierpię walczyć z lordami. Ciemnych elfów. Co to są za przeciwnicy? Ale wydaje mi się, że to są właśnie lordy. Co to jest za pomarańczowe światło? O Boże. O jajku. No dobra. O, super. Cześć. No dobra, stary, skoro jesteś tutaj, skoro się... O Boże. Cześć. No dobra, spokojnie, mam plan, tra la 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 la. Powinienem cokolwiek mu zadać, tak mi się wydaje. Dobra, chodź, tu i teraz. Dobra, rąbło go cokolwiek? Czemu? O, rąbło go, ale jaja. No nie, no dobra, niech będzie. Pojawili się też inni przeciwnicy. No nie miałem jakby szansy zablokować tego. O, a ten mi rąbnął, super. Daudi mnur. Chyba knur! Ależ. O kurde! O Boże, czemu? No wiem, że z tyłu. Wiem. Muszę załatwić pierw tego. Nie wiem, czy on nie będzie się pojawiał czasem w nieskończoność. Znaczy, ci przeciwnicy mniejsi nie będą się pojawiać w nieskończoność. Łup! Jesteś bezużyteczny, nie umiesz dobrze skakać. Trole nie umią skakać. Oho! Następny robi atak. Dawaj, chodź. Aha, już kojarzę typa. No dobra, stary. Teraz powinienem podejść i mu rąbnąć. O, teraz powinienem zrobić mu tak. Bum, bum i bum. I teraz jeszcze nie skończyłem, bo mnie bardziej już nie możesz irytować. Dobra, przytrzymuj, nie marnuj czasu. O, bum. Jeszcze raz! Koniec! Czyli najgorzej mi poszło w sumie z tymi lordami. Okej. Okay. Także jest okej. Okay. Powinienem się bardziej zastanowić nad tym, co robić, jak z nimi walczyć, no ale okej. Okay. Co to jest? Gniew Artemidy. Chyba koniec. Cięcie, które chroni Kadosa, pychając wszystkich pobliskich wrogów. Pokaż. Co to jest? No? Co to jest? Nawet nie będę tego oglądał. Jakieś takie... Jakby tak nawalało mocniej, nie? To wtedy okej. Okay. Ale to tak tylko raz? Jedno machnięcie? Nie. Kurde. Nie, dobra, którędy można wyjść stąd? Okej, da się? Może przez drzwi normalnie? Albo tutaj te drzwi? O, dokładnie. Gdzie my jesteśmy? Patrz! Jesteśmy w Midgardzie! Tam jest most! Udało się! Wieża jest na swoim miejscu! Teraz komnata podróży przeniesie nas do Jotunheimu. Jak ty to zrobił? Odyn podejrzewał, że giganci mieli resztki pierwotnej jotuńskiej esencji kreacji. Materii, z której powstały światy. Kamień jedności zapewne składa się właśnie z niej. Powierzenie go komuś obcemu, nawet Tyrowi, świadczy o ich desperacji. Spójrzcie! Możemy w końcu rozpalić wszystkie paleniska! A wąż wszystko obserwuje, on też ma takie oczy, jak ma na przykład Mimir, jakie miał Tyr. Przynajmniej z tego, co można się dowiedzieć właśnie, oglądając te wszystkie malunki na ścianie, bo Tyra nie spotkaliśmy. Może go spotkamy, nie? To było fajne. Ale wątpię. Gdzieś chyba nie żyje, tak? Coś takiego mniej więcej. A cóż. A przynajmniej mam jego pancerz. Hej, jak tam? Już się wami zajmuję. Mam coś ciekawego? Mogę ulepszyć coś? Chyba raczej nie, co? Mógłbym ulepszyć ostrza chaosu i tego, ale no...
Może ulepszę kiedy indziej. Musiałbym wiedzieć, gdzie się znajduje jeszcze jedno ulepszenie. Do ostrzy i do tego. No chyba, że jeszcze dwa ulepszenia. Trzy ulepszenia, nie wiem. Czeka tam w Jotunheimie, ale musimy zacierać ślady. Kruki Odyna doniosą mu o przywróceniu wieży. No wszystkich nie udało mi się rozwalić. Pozwolić, żeby to wykorzystał. W porządku. To czas ruszać do Jotunheimu. Gdzie się znajduje ten świat? Mam runę podróży, superancko. Ciekawe jak to mi jest w ogóle. Ile kosztuje hotel? Najlepiej z widokiem na morze. A ocean w sumie. O. No nieważne. Aha, już jesteśmy. Po prostu kliknąć trzeba i tyle. Dawaj! Boom! No pewnie. Hoho. Chwila, poczekajcie. Nic z tego nie będzie. Co? Nie ma kryształu podróży. Do rozszczepiania energii Tyr używał swoich własnych oczu dla ostatecznej ochrony. Ty też masz takie oczy. Nie oczy, tylko oko, jedno. Odyn wyłupił mi to drugie właśnie po to, żebym nie mógł się przenosić. Przykro mi. Myślałem, że się uda. Dobra, gdzie jest twoje oko? O. Pewnie je schował w jednej ze swoich 100 kryjówek. Tak daleko zaszliśmy. Musimy coś wymyślić. Dobra, mam pewien pomysł. Wiele razy widziałem, jak Sindri, a czasem Brok, czaili się w pobliżu tamtej góry, kiedy Odyn wpadał z wizytą. Może oni coś wiedzą? Brok i Sindri! No dobra. Czyli mogę stąd wyjść, tak? Nie muszę teleportować się nigdzie, bo w sumie jestem w Midgardzie, więc oni też tam są. Oni są wszędzie. Oni są wszędzie, dosłownie wszędzie. Czyli zapewne, jeśli tu był Atreus, nie? W Midgardzie i na przykład by był w Muspelheimie, to czy spotkałby też ich? Czy oni są tylko w jednym momencie? Chyba nie mam pojęcia. Nie będę nic mówił. Takie pytanie. Wiecie, gdzie znajdziemy drugie oko Mimira? A... O... O... To... Wybaczcie. Pewnego dnia Odyn złożył mi ofertę. Chciałbym zbudował... pokazał mi, ale musiałem... muszę na chwilę przeprosić. No to się dowiedzieliśmy. Wiecie, mniej więcej w tym samym czasie Odyn zgłosił się do mnie, żebym mu zbudował posąg z jakąś ukrytą komorą. Ale po pierwsze to nie była broń, a po drugie wiadomo, że nie ma gorszych kutasów od asów. No i też mu odmówiłem. Ale wiem, że i tak ktoś mu to wybudował. Co to za posąg? Ten, na którym Thor wygląda, jakby chciał się zeszczać do jeziora. Ten, który pożarł gad. Wybaczcie, już mi lepiej. Jak niby mamy przeszukać bebechy węża? Bebechy? Znowu idzie. Co on taki wrażliwy jest? Lepiej sprawdźmy, co wąż świata będzie miał do powiedzenia. No dobra, to idziemy w tą stronę, tak? Bo tam można zadąć wrogi. Nie wiem, co nas czeka. Ale teraz jest odpowiedni moment na poważne. Znowu zmierzamy do rogu. Ha, przygotowania. No to w sumie to nie wiem, co tu mógłbym więcej zrobić. Znaczy pewnie jest mnóstwo rzeczy. Mógłbym sobie na przykład lepsze ekwipunek ogarnąć z tych piekielnych otchłani Muspelheimu, ale no... To zrobię oczywiście po zakończeniu fabuły, żeby móc walczyć z Walkiriami. Nie wiem, czy uda mi się w ogóle z nimi wygrać, bo z tymi... Gotów! Bo nie wiem, czy uda mi się wygrać z tymi Walkiriami, bo z tymi Lordami przed niedawno zginąłem z nimi, nie walcząc, nie? Także nie wiem, czy jestem przygotowany na Walkirię, nie? Ta pierwsza Walkiria, z którą walczyłem, oczywiście przegrałem i to dosyć szybko. Statuini smutu tufa. Czy straciliśmy posąg? Wąż twierdzi, że wciąż ma go w żołądku i pozwala wam wpłynąć przez swoje gardło i go poszukać.
Poważnie? Żeby nie było. Też nie jest tym zachwycony. Co to jest, kurde, Pinokio? Aha, i to ma dziury, żeby tam można było wpłynąć. Boże, Pinokio, nie? Pinokio nie nosi stringów. Czyli naprawdę to zrobimy? Damy się poknąć wężowi? Nie musisz z nami iść. Nie mogę tego przegapić. No i to jest podejście, synu. I to jest, kurde, podejście. No to bierzemy łódkę, którąś tam z 50 różnych łódek, którymi pływaliśmy i tyle. O, szpiegodyna! Kurde, zniknął drań. Jak mogłeś? Oszukałeś mnie. W ogóle sprawdzę sobie umiejętności. Co tu mam? Tutaj wszystko wykupione. Tutaj zostało mi jeszcze ulepszenie na 5 poziom, ale do tego potrzebuję... A, czyli 5 poziom, dobra. I tutaj mam wszystko odblokowane, więc czemu niby tak to działa? Czemu tak się świeci to? No dobra, nieważne. Bierzemy łódkę i płyniemy tam. Do węża. Boże, do środka. Jesteś pewny, że jak Pinokio. Nie. A mruga w ogóle? Wąż nie mruga, wow. Cóż, bracia, zwiedziłem wiele dziwnych miejsc, ale to coś nowego. Tak, też nigdy nie byłem w brzuchu giganta. Mruga. A ty, ojcze? Zdarzało się, ale nigdy dobrowolnie. Taka odpowiedź zupełnie nie powinna nas dziwić. Okej, okay, dobra. Skoro tak, no to płyniemy. Kurde, ale śmierdzi pewnie, nie? Mam jakieś światło, które nam rozświetli to wszystko? Mimi, że może twoje oko porobi jako ten, latarka. Lampa, cokolwiek. Jak tu ohydnie to wszystko wygląda, takie maź zielona z jakimś czerwonym czymś. I płyniemy, co? No dobra. Boże. Wiosło i Kratos. Brzuch bestii. Wężu, powiedz A. Nie powinieneś się bać. Nie boję się. Przypomniałem sobie tylko, co kiedyś czułem, jak byłem dzieckiem. A, no tak. Zapomniałem. Znajdźmy ten posąg. Że jesteś już dorosłym człowiekiem. Znaczy, Bogiem, przepraszam. Jak byłem dzieckiem. Przeuroczy. W ogóle, co to jest? Mogę tam wpłynąć gdzieś? Jest to jakieś ten, jakby... miejsce, gdzie mogę przybić łódką? Bo to jest... No nie pożar, tylko posągu. Tora, tylko wszystko. A to, co to w ogóle jest? Wow, ale to jest świetne, Boże. Nie śmierdzi aż tak, jakbym się spodziewał. Jak fermentujące piwo wrzosowe. Dziwny jesteś. Może spróbuj sobie, patrz, to jest piwo sfermentowane. Ta woda strasznie pali. To tylko woda, prawda? Tak, w większości. I zebra w końcu to, czy nie? Możemy przybić tutaj. Chyba sekunda. Możemy przybić tutaj? Faktycznie, coś tutaj jest? Chyba, że to nie jest to. Nie, to nie jest to. Nie, no, on powiedział, że możemy przybić tutaj. Ale patrząc na to, co tutaj się znajduje, tam w ogóle coś jest? Co to jest? To jest z tego, z Alfheimu. Jakieś ten bramy, okna, czy co to jest? Możemy przybić tutaj, czyli muszę płynąć po prostu dalej i tyle. Jestem w środku bestii. I tutaj mogę przybić. Dobra, przybijamy. To jest genialne. Jest młot. Boom, najpierw srebro, potem młot. Gdzie ten młot jest? Tam, o Boże. Przeogromny. Tylko, gdzie jest łódka? A, tutaj jest. Myślałem, że gdzieś ją wsiąkło. Cud, że ta łódka w ogóle, skoro ta woda tak pali, to cud, że ta łódka w ogóle jeszcze można nią płynąć. Jakby nie patrzeć, powinna się może jakoś swajczyć, czy coś. To jest jednak gigant, i to przeogromny gigant, w którym jest inny świat. To jest chyba świat między światami. Brzuch giganta. gigantycznego węża. A, mogę tutaj się... Ojcze! Tam! Ojcze! No, jestem twoim ojcem, no i co?
Co z tego, co? Powiedz mi, synu, co z tego? Przecież doskonale o tym wiem, więc... Gdyby dystans był mniejszy... Zamiast sobie topór, coś tu może dam radę rozwalić. O, dokładnie tak, pyk, aha. Dawaj, rzucę tak mocniejszym atakiem, cyk. I pyk, oczywiście, że miał czasówkę. O, to jeszcze platforma się pojawia jakaś. Widzisz tam coś? Nie gadaj, kurde synu. Mój syn to jest jednak geniusz, nie? To trzeba przyznać. Daj, zamrażaj to. No i idziemy. A wskakuj z powrotem i teraz skoczymy sobie tutaj. Jep! I teraz uwaga, magia. No, aha, ruszamy. Widzisz synu? Mimir, wiesz gdzie Odyn... Kolejka górska. No. Skąd? Wyciąg. Pamiętaj, że nie mogę już przez nie patrzeć. Ale to niepotrzebne nam jest to, żebyś przez nie patrzał, tylko żebyś, wiesz, wpuścił nas do Jotunheimu. To jest najważniejsze. To jest ważne. Mimirze, ty nie jesteś ważny. W ogóle mnie to nie interesuje. Wskakuj do góry. Tutaj coś jest? W ogóle tam była skrzynka. Oho, to do... Dobra, co to jest za miejsce? Nie, to jest ta skrzynka. A tutaj jest... A, wszystko jest git, dobra. Jakoś tak mi się wydawało, że... Że widziałem taką samą, więc to chyba raczej jest ta, którą widziałem wtedy. Tak mi się wydaje. Co to jest? Aha, symbol determinacji, bo wszystkie szyfry już znam. Na pewno to nie było żadnej innej skrzynki? Na dole coś jest? Aha, tam jest to koło. No dobra. Tu jest następna skrzynka. Tutaj. Otwieraj ją. Na środku będzie runa. A co tam w środku się kryje? Co tam znajduje się? Oko? Po prostu już? Teraz? Może powinieneś je schować w mojej głowie. Przechowam. Ostrożnie, proszę. Ja. Dziękuję, bracie. Tak tęskniłem za widzeniem głębi. O, weź, bo się wzruszę, okej? Dobra, to tyle? Tak szybko? Teraz mogę stąd zjechać? Mogę, no to jedziemy. Bo i tak nie wróciłbym tam, bo nie miałem jak. Można się tu jeszcze bardziej rozejrzeć? Czy muszę już wracać? To jest to miejsce, w którym byłem. O! A, to jest po prostu jakaś runa na... wyryta, wykuta. Przy okazji mogę sobie sprawdzić, czy tam widzę jest jakaś skrzynka, nie? Nie ma, to była ta, której szukałem. Tak mi się wydaje. No dobra, płyniemy z powrotem. Chodź. Ale ten strój jest piękny. Fajnie zobaczyć Kratosa w czymś innym niż w tym, co biegałem przez całą grę. Prawie. Bifrost wciąż ma moc. Będzie działał. W takim razie mamy już wszystko. W końcu idziemy do Jotunheimu. Nic nas już nie powstrzyma. Nie mów tak, proszę cię. Słyszałeś kiedyś wyrażenie nie kuś losu? Los to kolejne kłamstwo bogów. Kłamstwo bogów, no tak. Naprawdę wdałeś się w ojca. Jak Atreus powiedział, nic nam już nie przeszkodzi, bo coś czuję, że zaraz coś nam przeszkodzi. Tylko może jak wypłyniemy stąd? Czy w środku? Albo była akcja, gdyby można się było bić z przeciwnikami w środku. A raczej wątpię. Tutaj nie ma jakby platformy, na której... Jak się stąd wydostaniemy? Można by było... Boże święty! Coś go bije? No, to było nieco przerażające. Może wzburzyliśmy wnętrzności Jormungandla? Nie. Coś jest nie tak. Aha. Aha. Co się dzieje? O kurde! Ja pierdzielę! Nic dobrego! No coś się na pewno dzieje, może tam pływa coś pod spodem. No i jest stary, jeszcze nie wypłynęliśmy stąd. Co się dzieje? Pośpieszmy się. W pełni popieram, bracie. No tak jak myślałem, coś go atakuje faktycznie. Ho, w ogóle to fiska wygląda. Te światło... Aha. Postaram się nie przewrócić! To trochę ciężko, jak się łódka przewróci, to już po nas. Chłopcze! Nic mi nie jest. Powoli się do tego przyzwyczajam.
Co mu się stało? My to zrobiliśmy? Nie. Ktoś inny. Martwy gigant. Czemu wąż wybrał to miejsce? Spójrz! O, Hera. A czy jak ona to miała na imię? Freya. A Freya! Wciąż jej ufamy. Tak? Póki nie mamy pewności, nie podchodź. Wąż świata. Co tu się stało? Ty nam powiedz. Jesteś daleko od domu. Szukam mojego syna. Wy dwaj pomogliście mi przejrzeć na oczy. Czyli nie wiesz, gdzie on jest? Nie. Ale lasy i pola szepczą jego imię. Wiem, że znalazł się w Midgardzie. Coś rozwaliło węża. Ona o tym nie wie. Jeszcze zanim się narodziłeś. Czemu trzymasz się z dala ode mnie? Co się dzieje? Coś się zmieniło. Tam! Proszę, czemu on mi musi prześladować? Jeśli zranie wielkiego węża, wpadniecie prosto w moje ręce. Czy wy macie pojęcie, jakiekolwiek pojęcie, ile mnie kosztowaliście? Mój synku. Matko. Jestem tu. Nie uciekaj. Nigdzie się nie wybieram, matko. Wiem, że wciąż się gniewasz. Wiem, że nie zmienię tego, jak się czujesz, ale chcę... Jak się czuję? Jak się czuję? Przez ostatnie 100 lat nieustannie myślałem o tej chwili. Powtarzałem sobie wszystko, co chciałem ci powiedzieć. Każde słowo, żebyś w końcu zrozumiała, czego tak naprawdę mnie pozbawiłaś. Ale teraz... Zdałem sobie sprawę. Nie zależy mi, żebyś cokolwiek zrozumiała, bo w ogóle nie zależy mi na tobie. Stój, Kratosie, to sprawa między... To, czego pożądasz? Zemsta. Nie przyniesie ci spokoju. Uwierz mi. Tobą zajmę się za chwilę. Najpierw rodzina. Ile razy cię muszę zabić, żebyś rozumiał, że nie masz ze mną szans. Wciąż ci mało. Aha. No dobra, czas się zabawić, kolego zimowy. Musisz uciekać, proszę! Nie! Oj, stary. Ciała! Wow! Haha! Boom! Wow, wow, co to jest, flash? Ty, ta twoja magia! Boom! Myślisz, że jakieś pnącza cię ukryją przede mną? Ej, co tu się dzieje? Ta, ta. Radziłaś sobie ze mną? Ty samolubna wiedźmo! Haha! O, a co mnie interesuje nowa lokalizacja? Weźmy sobie... Kurde! Myślisz, że to mnie zatrzyma? Ciebie nic nie musi zatrzymywać. Jesteś frajerem i zostaniesz frajerem. Dawaj! Boom! Kros powiedział, że jej pomoże w razie czego, więc nie ma się dziwić, że ją broni. Nie, ja się świetnie bawię. Dawaj, synu, nawalaj go. O kurde, cudownie. Powtórka z rozrywki, co? Cudownie, dzięki, że mnie wystawiłaś na atak twojego syna. Ch-
Chłopcze, lepiej się odwróć. Nie chcesz tego oglądać. Nie dam ci go skrzywdzić. Nie, chłopcze. Dobrze. Stój! Nie! Nie, Atreusie. Krwawisz. Oddychaj, oddychaj. To nie moja krew. A to co? Kompletnie o tym zapomniałem. Czuję to! Nagle wszystko czuję! Możemy go zranić? Przemieszczamy się. Ta strzała! Baldur trafił w jemiołę? Na pasie kołczanu, ta jemioła mu zaszkodziła. Według Freyi jest zła. Stało się coś więcej. Urok został zdjęty. Można go zabić. Bez dwóch zdań. Pamięć mi wraca. Najwyższa pora. Fajnie, że w końcu Mimir nie jest już pod urokiem. Nie wtrącaj się! Przemówię mu do rozsądku! Nie, kobieto! Nic nie wskórasz! On chce cię zabić! Nie zdołacie mnie powstrzymać! To jedziemy! Nikt nie zdoła! O to! Nie obchodzi mnie, czy mnie zabije! Ochronię go! Nie pozwolę mu zginąć! Trochę narąbane masz w głowie, kobieto. Już niebawem to wszystko się skończy! A? To spróbuj! No to zaczynamy ponownie. Kurde, ej, ale weź tego palca brudnego. Kurde, i mnie potrącił. No to jedziemy. Bum, nareszcie. Rozgrzeje swoje uderzenie. No i co tam? Uo, przepraszam, wszystko okej? Okay? Bum, strzelaj do niego. Ała. Trochę kiepsko. Oś tutaj. Aha. Ile mnie podkosił? Boom. Ja ci teraz dam niebywałe uczucie, jak cię skasuję. Boom. Boom. I boom. Dawaj. Kurde, chcę idealny moment wyczaić, żeby go... Nie ma sprawy, mogę cię kurde zabić, nie ma sprawy, skoro chcesz. Czuję! Zimno! Zostaw twojego syna! Super! To nie jest dobry pomysł, żeby jednak tutaj być, uciekaj! Nie dziś się ekstra baba! Gdzie on jest? O Boże, nie bądź tym najgorszym przeciwnikiem na świecie, zrzucającym jakieś gówno. Please! Go, nic z nim nie robię. Jak ja mam go rozwalić? No to może być ciężkie, ogólnie. Cudownie. Stary, może być przestał być... Aha, chwila. Przepraszam bardzo. No dobra. O kurde, bardzo jest bracie. Przerąbane. Dobra, dawaj. Chcę się uleczyć, kobieto. Co to ma być unikanie? Dawaj. Strzelaj. Dawaj, wybuchaj. Haha. Dawaj. Tak kurde, ja myślałem przez jakiś czas, że to jest po prostu... że ja mam go... To nic nie zrobi. Uciekaj. No tak, ja. Ja pierdzielę. Dawaj.
bo gościu mnie zaraz zabije. Mam lekko przerąbane. Muszę się uleczyć, tak kurde, od jak najszybciej. Chodź. Przynajmniej zablokowałem go. Wow! Podkosiłeś mnie, no! To niesprawiedliwe! Aha! Dawaj! Piu! Czekaj! Aha! O kurde, nie wiem jak to udało mi się to... Nic mu nie robię praktycznie. Stary, przestań być taki super odporny na wszystko. Rozumiesz to? Przestań! O, dobra, ja potrzebuję się uleczyć. O, dziękuję. Ta, ra, 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 ra. O, kurde, co odmu... Tamur! Czy jak ty miałeś na imię? Talmor? O. Nie zżyj się jak kot chory z pęcherzem. O, kurde, umieram. A, czas się trochę zabawić, nie? Nie wiem, czy mi się uda w ogóle go trafić, czy coś, ale może tak. Boom. Nie musi nic zrobić. Bawię się świetnie. Jak ja mam go pokonać? Gość jest zbyt odporny na wszystko to, co ja mu robię. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O Boże, ja potrzebuję szybko... Uciekaj. Dobra, potrzebuję szybko działać. W sumie to nie muszę się z tym bawić, dobra? O Boże! Boom! Czy po prostu mogę robić uniki? Zanim on do mnie podejdzie. O, proszę bardzo. Haha! No, co to było? Może powinienem go też jakoś spróbować trzasnąć? O, a potrzebuję się poleczyć i tak szybko. Więc szybko, dawaj! Irytuje mnie ten gościu! Robu uniki! I dawaj! Yeah! Boom! Czy ja mógłbym coś jeszcze zażyć, na przykład, żebym napadem mógł skopać dupę? Uciekł! Aha, dobra. Teraz tak, jak lubisz też takie kurde napierdzielanki, to dawaj! No nie za dużo mu robię, chociażbym chciał. O Boże! Potrzebuję leczenia. Leczenie, proszę! Dobra, mogę tutaj strzelić? Nie za bardzo. Dobra, dawaj, próbuj. Okej. Dobra, czekaj. Ja mam mu zbić ten pasek HP? Przecież gościu jest naprawdę porąbany. Przerwijcie walkę! Natychmiast! Przynajmniej tyle, ja nie mogę rzucać mroźnymi dziadostwami, ale... Przynajmniej... Mogę mieć zarąbistą siłę, nie wiem. Atreusie! Tu na górze! Wszystko gra! Za to u mnie jest przewybornie! Nigdy nie czułem się tak dobrze! Dość tego! Shriva! Czemu akurat ja? Uciekaj! O Boże! Dawaj mi kurde cokolwiek! Nie, jak chcę to! Dobra! Dawaj mi kurde mój... O Boże, ale tak... Kurde, woń mi stąd! Potrzebuję wziąć pieprzone to, których nie mogę wziąć? Okej. Okay. O ty kurde dziadu. O Boże, i znowu mnie zapały. Czemu musieliście mi dać takie gówno tutaj? Dawaj. Kościół teraz płonie, więc jest idealnym frajerem, żeby... Wow. Żeby dostać w pierdziel. Boom. No, dokładnie. Okej, muszę pierwszy pozarąbywać tych. Okej. Cup. Oczywiście. Co taki szybki jest? Gdzie jest wpisane, kurde, że... O Boże! Dawaj, wonni stąd! Nie cierpię tego dziadostwa. Jak ich się pozbyć? No po prostu ich tu nie zabić, nie? To jest normalne. O, jeszcze ten mi kurde podkasza mnie ciągle. Ja ci kurde podkaszalkę ukradnę. Dobra, dawaj, boom. Muszę uważać, bo one mogą wybuchać. Ja dostałem właśnie ciosa, bo oczywiście jakby mogło być inaczej. Kurde! Zaczynam się irytować. Bardziej gorszych przeciwników się mi nie dało dać. O Boże. Potrzebuję leczenia. Dobra, dawaj. Nie to, to jest zły zabroń. On płonie, więc można wywnioskować, że po prostu
Można go nawalać tylko tym. Dobra, może się uda jakimś cudem go trafić. Dawaj, 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 trafaj, 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 trafaj. Cudownie? No nie wiem, dla mnie to nie jest cudownie. Jestem trochę martwy. No i co? Michael Bay jesteś? O kurde, uciekaj! O kurde! O Boże! Umarłem. Prawie umarłem. Dawaj, bim, bim, bim. Ja umrę tutaj. Nie ma szans, żebym przeżył. Zbyt dużo, no i tyle. Po prostu ich ponawalam. Cyk, następni. Uwaga, leci! Haha! No i tym mocniejszym atakiem to za bardzo mu nic zrobię. Gin, gin, gin. O kurde! No, one mi nic nie robią, tylko skaczą, więc mogę użyć Quick Time Eventu i dzięki temu go załatwię. A czy ich? O, uciekać muszę z tego ognistego. Dawaj, cyk. Teraz dawaj tutaj. Uciekaj, o. Teraz tak. No jak tam? W ogóle robi to cokolwiek mu? Praktycznie ledwo co. Ale to zawsze coś. Zawsze coś, że nie robi mu nic? Chyba tak. O! Jesus! Musisz uciekać przed moim potężnym atakiem. Dobra, dawaj. O! Dobra. Bum! Przestań rzucać na mnie przeciwników, głupia babo! O Boże, kto to zaprojektował? W sensie... Dawaj, chodź tutaj, pyk. Dobra, nic mi tak nie robicie, więc gincie. Bum! Ten został załatwiony? O, uciekaj! O Boże, dawaj. Hiu. Tak, tak, tak. Tak, tak, to była kiedyś taka firma komórkowa. Do widzenia. O-o. O. Ile jeszcze dostaniesz ciosów i zginiesz w końcu, co? Matko! No i cię popłacz. Nie dajesz sobie rady z nami, no to... A, cudownie. W końcu? Masz odwagę? Myślałem, że jesteś frajerem. A tu proszę bardzo, zaskoczyłem się. Nie spadaj, Kratos, trzymaj się. Atreusze! Trzymaj się z dala od mojego syna! Przecież nie musisz tego robić! Tam! Zatrzymaj go! Proszę! Aha! O, sorry, porąbało mi się. Boom! X! Dawaj, dawaj! Napierdzielaj go! Dawaj, strzelaj, strzelaj, strzelaj. Jak strzelać? X! O mój Boże. Chcę wam podziękować. O, dokonaliście czegoś, do czego nawet wszechojciec nie był zdolny. Nigdy nie czułem się tak dobrze. Ej, to cię zgubi, chłopcze. Ironia losu, co? A propos ironii losu. Co? Kiedy wy w końcu zdechniecie? Dojedziemy znowu. Dawaj. Wyjmuj to. Co jest z tobą? Nie mogę wyjąć tego. A, ja mam w ogóle tego. Dobra, gdzie ty uciekasz? Uciekaj. Gdzie ty uciekasz? Uciekaj. Dobra, nie wykorzystałem za bardzo dobrze tego. Dojedziemy. Gościu ma te swoje
lodowe gówna. O, idziemy. Czekaj, czekaj. I bum. No oczywiście, że się musi tak skończyć. Co ja poradzę? Dawaj. Trzaskaj gnoja. Jeden ogień w drugą stronę. Drugi ogień w drugą stronę. Dawaj. Dawaj, bij gnojka. Bo jesteś głupią babą. Nie umiałeś wychować własnego dziecka, odebrałeś mu kurde czucie czego wszystkiego i stał się tym, kim się stał. Bo to pewnie twoja wina jest. O, to muszę użyć tego topora, tak? Super. Myślicie, że możecie mnie powstrzymać? No oczywiście, że myślimy, że możemy cię powstrzymać. Jesteś frajerem, no i musisz padnąć. Trafiam go w ogóle? O Boże, robię mu tak naprawdę nic. Dobra. Chodź, bigo. Bigos. O. Znowu jesteś taki? Stary, zdecyduj się. Błagam! Nikt cię nie... jesteś po prostu... nieinteresująca, no. O, uciekaj. O, udało się. Łe. Dawaj, uciekaj. Chcesz się przekonać? Oj, gdzie on jest? Gdzie on kurde jest? To... O, to zły ten. Okej, trochę mi się porąbało. Dawaj. Zmieniaj to, zmieniaj. Na topór! Na topór! Jestem poważnie ranny, bo gra mi zmienia zamiast na topór na pięści. O Boże, znowu? Stary, zdecyduj się. Masz jakieś problemy z... ze sobą? Tak mi się wydaje. Chyba nie przeżyję tego. To opanuj swojego syna najpierw. On chce się zabić. Naprawdę chcesz do tego zrobić? O tym będą opowiadać w Asgardzie, jaka to jesteś mądra. O! Szlak! Da? Muszę znowu wziąć to, inaczej zginę. Dawaj. O, udało się. Dawaj. I teraz cyk! Tu! Bum, bum. O, uciekaj! Aha, świetnie. O, kurde, nie chcę zginąć, nie chcę zginąć. Uciekaj. Dobra. Bum! Co tam? Trochę chłodno się zrobiło dzisiaj, co? Dawaj. O, to nie był dobry pomysł, bardzo zły. Jest epicko, trzeba przyznać. Dobra, BOOM! Jak Zeuska, jak Zeuska. Aż się zgrzałem normalnie w parę sekund. Potem zgrzałem się, kurde, moment. Wiem! Mam pomysł! Mundeum! Chłopcze? Wow. Świetnie, chłopcze! Więcej nęko. I jej też nie tkniesz. Nie potrzebuję obrońców. Wtrącać w moje życie! Ja chciałam cię tylko chronić! Chciałam...
Popełniałam błędy. Wiem to. Ale jesteś już wolny. Masz to, czego chciałeś. Spróbuj mi wybaczyć. Możemy zacząć od nowa. Nie. Nie. Dlaczego? Nie możemy. Nie znajdziesz u mnie wybaczenia. Ale zapłacisz za całe życie, które mi odebrałaś. Ja już zapłaciłam. Zapłaciłam! Ale jeśli nic innego nie pomoże, jeśli moja śmierć jest w stanie coś zmienić, nie będę się bronić. Wiem o tym. Co? Nie, ojcze! Kocham cię, kocham. Czemu? Czemu się w to mieszasz? Czemu stąd nie odejdziesz? Położę temu kres. Stworzono nas do lepszych rzeczy. Ciebie cierpienie, jakiego nawet nie umiesz sobie wyobrazić. Przeciągnę twoje zwłoki po ziemi wszystkich 9 światów, a twoją duszę rzucę na pożarcie bestią w hel. Przysięgam ci to! Ocalił ci życie! Wszystko mi odebrał! Wszystko! Wszystko. Jesteś zwierzęciem. Niesiesz tylko gniew i okrucieństwo. Nigdy się nie zmienisz. Niczego o mnie nie wiesz. Wiem aż za dużo. A on? Chłopcze, posłuchaj mnie. Pochodzę z krainy zwanej Spartą. Zawarłem z pewnym bogiem pakt za cenę duszy. Zabiłem wielu niegodziwców. I wielu niewinnych. Zabiłem swego ojca. To jego zobaczyłeś w Hel. Tak wygląda bycie Bogiem? Tak się to zawsze kończy? Synowie zabijają matki i ojców? Nie. Każdy Bóg sam wybiera swą ścieżkę. Nieważne, co czynili inni. Moja przeszłość to nie twoje brzemię. Będziemy lepsi. Chyba teraz my jesteśmy ci źli.
W jej oczach tak, ale ktoś musiał to zakończyć. Musimy ruszać dalej, póki wciąż mam siłę. Aha. Odwaliła się. Wiem, że należało ją ocalić, ale wydawała się podła. To nie tak. Zabiliście jej syna, chłopcze. Syna! Śmierć dziecka nie jest czymś, z czym można się tak łatwo pogodzić. Sekunda. Co tu jest? Legion. Freya wydaje się dysponować olbrzymią ilością zaklęć. Najpierw wykorzystywała korzenie, aby unieruchomić ojca i Baldura, ale byli zbyt silni. Potem ożywiła Tamura, giganta kamieniarza. Okay. To było niesamowite, ale na nic się nie zdało. Baldur wciąż próbował zabić Freję. Nie mogliśmy do tego dopuścić. Walczyliśmy dalej, a Freya przywołała te dziwne stworzenia. Próbowały pochwycić ojca, aby go powstrzymać. Na szczęście łatwo padały, ale było ich strasznie dużo. Okej, dobra, nie interesuje mnie to w tej chwili. Wolałaby zginąć, żeby on mógł żyć. Tylko rodzic może to zrozumieć. Więc dałbyś mi się zabić? Jeśli to by cię ocaliło. Tak. Słuchaj, to nie był łatwy wybór. Dla nikogo, bracie. Ale chyba się zgodzicie, że postąpiliście właściwie. Świat jest znacznie lepszy, gdy Freya żyje. Po prostu dajcie jej trochę czasu. No zrozumie nie wiem. To. Nie zrozumie tego. Chodźmy do świątyni Tyra. Ostatni raz. Ano, Jotunheim czeka. Nie zrozumie tego i Kratos... Czy Baldur coś przez nas stracił? Mógł odpuścić. Widać, Odyn mu wmówił, może to nie byłoby dobre rozwiązanie. Jotunheimu zdobędzie lek. Wierutne kłamstwo. Dlaczego Jemioła zdjęła urok? Magia Vanów jest potężna, lecz rządzące nią reguły są mgliste. Dla wiedźm na pewno są jasne. O, to naprawdę tragiczna historia. Baldur był największym darem, jaki Odyn dał Freyi. Jedyną dobrą pamiątką ich małżeństwa. Chciała mu tylko oszczędzić cierpienia i uchronić się przed stratą. Ale z takich pobudek nawet dobrzy rodzice podejmują bardzo niemądre decyzje. Ale trzeba przyznać jedno. Że Baldurowi przeznaczona była śmierć i się to dokonało. Więc może tak po prostu miało być? Może tak naprawdę Kratos nie walczy z losem, tak jak to było z braćmi, czy synami Thora, tylko tak po prostu jest zapisane. I jak już powiedziałem wcześniej, Kratos nie wygrał z losem, tylko po prostu zaplanowane jest to, aby mógł z nim pogrywać i robić to, co robi. Tak mi się wydaje, że to wszystko jest gdzieś zapisane. W sensie Baldur miał zginąć, no to zginął, nie? Ten miał przeżyć, ale zginął. Więc w sumie to nie ma sensu, co powiedziałem. Postaram się pokonać Walkirię. Nie wiem, czy na trudnym poziomie. Mi chodzi tylko o ukończenie gry na trudnym poziomie. A czy pokonać Walkirię dam radę na trudnym poziomie, to już jest inna sprawa. Także dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku z God of War. No i siema.